Już za kilka dni odbędzie się koncert charytatywny na rzecz bezdomnych, którymi opiekuje się Dom Nadziei w Opolu. 11 stycznia o godzinie 18 w Auli Seminaryjnej przy ulicy Drzymały wystąpi m.in. zespół Trevoci. Bilety cegiełki można kupić online i w wybranych miejscach podanych na stronie internetowej. Gwiazdą wieczoru będzie trio Trevoci, trzech mężczyzn obdarowanych głosem operowym, wykonujących największe przeboje, bardzo dobrze znanych w naszym kraju, koncertujących w różnych miejscach. Ale oprócz tego oprócz gwiazdy wieczoru będą jeszcze inne atrakcje, bo tak zwanym supportem będzie, czyli przed występem Trevoci, wystąpi dwóch braci, Benedykt i Szczepan Szostok. Jeden ma 17 lat, drugi 20, obdarowani barytonowymi głosami. I myślę, że pięknie wprowadzą w klimat świąteczny, pochodzący od strony ojca, tak można powiedzieć, korzeniami też z naszej diecezji, bo z mojej rodzinnej miejscowości, z Rzędowic, cieszę się ich występem. Ponadto, jak zawsze, będzie też licytacja bardzo ciekawych gadżetów. W tym roku przygotowaliśmy m.in. rakietę tenisową podpisaną przez Igę Świątek, a ponadto taki plastron żużlowy podpisany przez Bartosza Zmarzlika.